Witajcie moi drodzy przed wami kolejny materiał ubraniowy, który tym razem poświęcony będzie pytaniu, które jest jednym z najczęściej zadawanych mi ostatnio w social mediach pytań, a mianowicie panie tomku, jak ubrać się na wesele jako gość. Informacje o tym, jak ubrać się na wesele jako Pan młody, zamieściłem już na YouTubie, na swoim blogu, opisałem je bardzo obszernie. Wiecie już wszystko, a przynajmniej stali czytelnicy wiedzą, dlatego warto subskrybować o tym, jak wygląda dobry garnitur ślubny, jak go nosić, jakie są podstawowe błędy w ubraniach Panów młodych, wiecie, jak wygląda żakiet, wiecie, jak wygląda smoking, wiecie, jak wygląda frak. Wszystko to zostało już opisane, jednak. Pojawia się to jedno ważne pytanie, no dobrze, ale nie jestem panem młodym, jestem gościem. Jak mam wyglądać i co mam zrobić? Ponieważ wiąże się z tym wiele różnych koncepcji, powiem zupełnie szczerze. Bardzo zróżnicowanych i często zaskakujących nawet dla mnie osoby zawodowo i codziennie, dzień w dzień od lat związanej ze światem ubrań formalnych, pomyślałem sobie, że warto tematy te rozjaśnić i opowiedzieć trochę. Moi drodzy, kiedy byłem mały, oglądałem ulicę Zamkową, a tam każdy odcinek sponsorował jakaś literka. Muszę, po... to tak zabrzmiało trochę crowdfundingowo teraz, nic z tych rzeczy, moi drodzy, chcę tylko trochę zażartować, ale także przekazać podziękowania. W tym wypadku, nawiązując do ulicy Sezamkowej, muszę powiedzieć. Że ten odcinek zdecydowanie sponsoruje grupa Klika Dzika, absolutnie nie w sposób finansowy, tylko w sposób merytoryczny. Na grupie tej, która jest grupą zrzeszającą moją społeczność, gdzie codziennie rozmawiamy o wszystkich zagadnieniach związanych ze stylem życia współczesnego mężczyzny, zadałem to ważne pytanie moi drodzy. Chcę nagrać odcinek o tym, jak ma wyglądać gość na weselu i czy bylibyście łaskawi podzielić się ze mną swoimi wątpliwościami, problemami związanymi właśnie z tym tematem. Dostałem dużo więcej feedbacku niż się spodziewałem, bo pierwotnie chciałem nakręcić odcinek, w którym opowiem o trzech stylizacjach, co zresztą dzisiaj zrobię. Natomiast zrobiło się z tego bardzo, bardzo ciekawe miejsce, w którym toczyła się dyskusja dotycząca tego, co właśnie robić na weselu jako gości, jak wyglądać i pojawiło się aż. 10, trochę przesadziłem z Body Language'em teraz, aż 10 tematów związanych właśnie z tym, jak powinien wyglądać gość na weselu, i dzisiaj tematy te rozłożymy na czynniki pierwsze. Moi drodzy, o brązowych butach, o koszulach z krótkim rękawem, o zdejmowaniu marynarki, wszystko co pali i boli, dzisiaj powiem jak jest. Ale zanim to zrobię, moi drodzy, chciałbym zrobić, nie, chciałbym poczynić jeszcze dwie uwagi, zanim przejdziemy do sedna, ponieważ w świecie ubrań jest tak, że niestety. Wiele z tych tematów czy zagadnień, które są proste, które wcale nie wymagają jakiegoś większego filozofowania, niestety potrafi być źle interpretowane. I tutaj chciałbym poczynić dwie takie uwagi, które moim zdaniem są bardzo ważne. Po pierwsze, wesela to pewien folklor. Zgadzam się. My bardzo lubimy w internecie, spotkałem się wielo, wielokrotnie, mówić w, ten, w taki sposób. Powiedziałbym, ja, ja bym nie nazwał go samokrytycznym, w taki sposób zły o sobie, co uważam, że wcale nie jest dobre. E, otóż jest tak, że często mówimy o tych wszystkich wujkach, co zdejmą te marynarki, wywalą te brzuchy, podwiną te rękawy i wtedy jedzie pociąg z daleka ze wszystkimi ciociami. I tak jest, moi drodzy. Ale te wesela nie wyglądają za dobrze. Wszystkie wesela gdzieś tam już po Oczepinach, po północy nie wyglądają za dobrze. Często nawet na Oczepinach już nie wyglądają dobrze. Natomiast moje osobiste doświadczenia są takie. Że miałem okazję bawić się na weselach w rozmaitych krajach i według mnie źle jest wszędzie. To znaczy, że ubiór formalny i jego zrozumienie, niestety, są dzisiaj w odwrocie, przez co Obecne interpretacje tego ubioru, często bardzo intuicyjne i nie poparte w żadnym doświadczeniu, ani przekazanej tradycji, czy informacji z poprzednich pokoleń, niestety kończą się właśnie tak zwanym fig ja figofago, albo Coco Jumbo i do przodu, które być może konceptualnie, może pan Dominik się trochę zaśmiał pod wąsem i tam ukrywa ten uśmiech, natomiast. Te być może to i jest intuicyjne, być może to jest ekscytujące, ale niestety zwykle nie jest w stanie zdzierżyć próby czasu, dlatego warto, przynajmniej w tych momentach kluczowych, gdzie będziemy na zdjęciach, które później wyciągane będą latami, dlatego warto jest właśnie odwołać się do tej klasyki, która jest już wymyślona, która jest już zdefiniowana, która jest już istniejąca i która po prostu działa, czego dowiodło 200 lat rozwoju tej współczesnej klasycznej męskiej elegancji. To była uwaga pierwsza, którą poczyniłem mniejszym. Zatem poczynię teraz uwagę drugą, moi drodzy, jest tak, że osoba wrażliwa na ubiór, osoba z rozbudowanym poczuciem estetyki ubraniowej błędy ubraniowe dostrzega z kilometra. Dostrzega je z dwóch kilometrów i to po ciemku i to jeszcze w szybkich ruchach do muzyki Sławomira, którego i tak puszczą. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że jeśli macie poczucie estetyki, stosujcie je względem siebie. Stwórzcie te wysokie standardy i wąskie gardła, które pomogą Wam w zbudowaniu swojego perfekcyjnego wizerunku, ale nie emanujcie tą wiedzą na innych. Nie nauczajcie na siłę. Niech nie wydaje Wam się, że nie siecie kaganek oświaty, odbierając komuś przyjemność i pewność siebie, czyniąc niepotrzebne uwagi dotyczące wyglądu innych osób. Mówiąc krótko, patrzcie na siebie, dbajcie o swój wygląd i mam nadzieję, że będziecie wyglądać spektakularnie jako najlepsi goście na weselach, którzy kiedykolwiek wstąpili na dancefloor. To chyba najczęściej zadawane mi pytanie, które spędza sens powiek wielu elegantom i to co ciekawe, na bardzo różnych poziomach zaawansowania. Zacznijmy zatem od panów, którzy na co dzień z ubraniami formalnymi nie mają wiele wspólnego, nie noszą garniturów, być może nawet nie przepadają za noszeniem ich lub bardzo chcieliby je nosić i dobrze w nich wyglądać, ale po prostu ich życie toczy się taką ścieżką, że nie muszą lub nie chcą codziennie tego robić. Moi drodzy, odpowiedź na pytanie, czy trzeba mieć garnitur w tym wypadku, jest bardzo prosta. Tak! Trzeba. Wesele jest okazją formalną, okazja formalna wymaga uhonorowania jej odpowiednim ubiorem i garnitur jest właśnie tym odpowiednim ubiorem. Wiele razy już to mówiłem, wiele razy o tym pisałem przez lata, że gdybyście mieć w szafie tylko jeden garnitur, to sprawa jest akurat bardzo prosta. Powinien to być garnitur, który ma kolor granatowy lub kolor grafitowy. Ten garnitur jest najbardziej elastyczny, najłatwiej ubrać go na wiele sposobów i najłatwiej jest obsłużyć nim rozmaite okazje. Nada się on bowiem nie tylko na wesele, ale także na spotkania biznesowe, szty, komunie, pogrzeby i wszelkie inne okazje formalne, które właśnie swoim ubiorem trzeba honorować. Zatem, jeśli na wesele nie zaproszono Cię wczoraj, Wczoraj silnie sugeruję, abyś zainteresował się zakupem garnituru po to, aby móc adresować właśnie te ważne okazje. Taki garnitur ma wiele rzeczy, które akurat w tym wypadku, bo pokazuję ubranie swojej marki, zrobiłem już za Ciebie. Ma szerokie klapy, niski punkt środkowy, skośną brustaszę, płytką pachę, miękko wypełnione ramiona, wąskie rękawy. Wszystkie te elementy składają się na to, że sylwetka wydaje się bardziej strzelista, że nawet tam, gdzie nie zawsze jest ta sylwetka V, czyli wąska talia, szerokie barki, udaje się ją zbudować i dzięki temu można wyglądać doskonale. Jednak jeśli, a wiem, że takie osoby będą oglądać ten odcinek, jesteś elegantem, który jest już bardziej zaawansowany w świecie klasycznej męskiej. Elegancji na pewno pojawiają się pokusy, aby garnituru nie nosić, albo aby nosić garnitur nieco inny niż inni, bo przecież w tych granatowych i grafitowych przyjdzie znaczna większość i tak na pewno będzie. Zatem wydaje mi się, że nie jest wielkim fopą. Pod warunkiem, że jest to robione ze smakiem i że jest to robione w sposób absolutnie świadomy, czyli nie z decyzji partnerki lub nie z decyzji pani, która sprzedawała w sklepie, tylko z decyzji Twojej, własnej, z wewnętrznej potrzeby wyglądania inaczej, co jest absolutnie naturalną potrzebą wśród wszystkich mężczyzn, którzy noszą ubrania. Można pomyśleć sobie o rzeczach innych. I tak na przykład pierwszy z jest garnitur sportowy. To jest garnitur, który my nazywamy, ten krój nazywamy Madera, ma nakładane kieszenie i z bliska widać. Dokładnie, że wzór na tkaninie to kratka Księcia Wali, w, w takim kolorze, powiedzmy, gdzieś pomiędzy niebieskim a granatowym, dzięki czemu. Możliwe jest noszenie właśnie garnituru sportowego, który z daleka wydaje się jednokolorowy, ale z bliska jest garniturem pokrytym wzorem, co oczywiście obniża jego formalność, co w jakiś sposób odrobinę nie pasuje do okazji i trzeba o tym wiedzieć, ale jak, jeśli ktoś się na to godzi, robi to w sposób świadomy, to nie ma problemu. Moi drodzy, bądźmy zupełnie szczerzy, facet z pięknym forehandem, wspaniałym dimplem pod węzłem. To wszystko dowiecie się, czy tego wszystkiego dowiecie się z odcinka o wiązaniu krawata, z pięknie dobraną poszetką, ze wspaniałą koszulą typu Winchester. W takim właśnie garniturze wygląda znacznie lepiej niż gość w kwadratowym garniturze poliestrowym, powycieranym, zmęczonym sprzed wielu, wielu lat. Także trzeba o tym pamiętać. Jest tutaj wiele, wiele, wiele różnych warstw i rozmaitych poziomów głębi klasycznej elegancji. No ale gdybym miał tutaj jeszcze, że tak powiem, lekki taki. Taki jakiś, powiedzmy, bardziej zadziorny pomysł zaprezentować, to pomyślałem sobie, że przecież w życiu jest tak, że my musimy dobierać ubrania do okazji. To jest taka naczelna zasada, którą od zawsze głosi. Królowa Elżbieta, dress for the occasion, czyli ubiera się zgodnie z sytuacją, zgodnie z poziomem formalności. No i teraz y, tutaj pojawia się taka dywagacja już dla bardzo zaawansowanych y, elegantów, ponieważ moi drodzy, tutaj mamy piękną marynarkę klubową ze srebrnymi guzikami, mogłaby być też z mosiężnymi. Wykonana jest z y, tropiku, także jest to marynarka, która doskonale sprawdzi się latem. Y, I ta marynarka zwykle noszona jest ze spodniami w kolorze popielatym. Mogę to być cienka flanela, mógł być też tropik, fresko, zależy od por roku, w której będą noszone. No i teraz pojawia się ciekawe pytanie, które. Myślę, że w ogóle bardzo interesuje mnie, szczególnie interesuje mnie to odpowiedź od osób zaawansowanych i od osób bardzo niezaawansowanych. Która z tych dwóch stylizacji, Waszym zdaniem, jest bardziej formalna? Czy jest to garnitur? No jednak garnitur. Czy mniej formalny zestaw koordynowany, ale w bardziej. Odświętnie wyglądające jednak przez te guziki, takie trochę mundurowe marynarce. No, jest to ciekawa koncepcja, dlatego właśnie uważam, że osoba robiąca to świadomie może z powodzeniem i z zadowoleniem założyć garnitur sportowy, czy założyć zestaw koordynowany lub coś, na co mówiąc szczerze, najczęściej decyduje się ja, założyć taki garnitur, który jest garniturem tradycyjnym, ale na pewnych poziomach zaangażowania i zaawansowania w elegancję można dobrać do niego mnóstwo różnych twistów, na przykład w postaci dwurzędowej marynarki, guzików z perły, klap frakowych, ciętych kieszeni. I tak dalej, i tak dalej. Także ciętych bezpatek, oczywiście o to mi chodziło. Także to są tego typu zagadnienia, no i odpowiedź chyba jest prosta. Tak, trzeba, ale jest kilka spraw, które należy wziąć pod uwagę. Moi drodzy, odpowiedź na to pytanie w teorii jest bardzo prosta. Absolutnie nie można, ponieważ koszula jest bielizną, i to jest tak, jakbyś chodził w gaciach. Jednak w praktyce odpowiedź jest absolutnie oczywista. Pewnie, że można. Ciężko uważać, że marynarka jest dobrym strojem do tego, aby tańczyć godzinami na parkiecie, przepacając ją w całości i w zasadzie dyskredytując możliwość jej dalszego używania. Bez pralni chemicznej albo dyskredytując ją w ogóle. Generalnie uważam, że początek wesela powinien odbywać się jak najbardziej w pełnym rynsztunku, czyli w garniturze, też często jest tak, wesela są latem, więc oczywiście ten początek nie jest zawsze taki łatwy, ale zanim zaczniemy mocno tańczyć, panowie, idzie wytrzymać. Nie bądźmy już aż tacy wrażliwi, nie bądźmy już aż tacy delikatni, damy radę, wytrzymamy, będziemy w tej marynarce, będziemy wyglądać dobrze, a kiedy przyjdzie czas na zabawę, zdejmiemy ją i wszystko będzie w porządku. Można też przyjąć taką strategię, Trochę chytrą, powiedziałbym, a mianowicie zwykle na weselach jest tak, że fotograf zostaje tylko do oczepin. Oczepiny są o północy, albo coraz częściej ich nie ma z czego szczerze, mówiąc ja osobiście dosyć się cieszę, ponieważ nie lubię być wylosowany i tam biegać wokół jakiegoś krzesła. No i teraz jest tak, że dobrze jest pokazać się na tych pierwszych zdjęciach w garniturze. Dobrze jest wyglądać pięknie, odświętnie, i formalnie, a później zdjęcia z zabawy, te zdjęcia, które uchwytują i uwieczniają emocje gdzieś tam na parkiecie, to już nic złego moim zdaniem, kiedy odbywają się w koszuli. Ważne jest jednak to, aby pamiętać, żeby koszula spełniała pewne normy przyzwoitości, o których powiem już zaraz. Moi drodzy, w tym wypadku sprawa jest bardzo prosta. Absolutnie nie. Klasyczna męska elegancja odrzuca koszulę z krótkim rękawem, ponieważ bardzo łatwo jest zastąpić ją koszulą z długim rękawem, który można po prostu podwinąć. Niestety nie mam teraz czasu, aby oddać się dywagacjom na temat różnych metod podwijania rękawa. Na szczęście uczyniłem to już wcześniej w innym odcinku, dlatego być może warto jest już teraz poprosić Was o to, abyście subskrybowali mój kanał, można to zrobić pod wideo, wciskając także dzwoneczek, po to, aby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach, a ja tutaj nagrywam o rozmaitych rzeczach. Nagrywam o zegarkach, o whisky, o ubraniach, o podróżach i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, o tym jak podwijać koszulę, ja lubię podwijać na pół mankietu, Przedłokieć, żeby zachować zasadę złotego podziału. Natomiast są różne metody, dowiecie się w innym odcinku, a ja zakasawszy rękawy powiem Wam, jak to jest z tymi koszulami. O, otóż, kiedy nosimy garnitura, powiedzieliśmy sobie, że raczej robić to będziemy. Niestety, ale koszula z krótkim rękawem wygląda tak, jakbyśmy tej koszuli nie mieli w ogóle. Dlatego właśnie trzeba założyć długi rękaw. Po zdjęciu ten długi rękaw też wygląda lepiej. Podwinięcie tego rękawa wygląda lepiej niż koszula, która niestety najczęściej ma to odstające z jakim rąbem rękawy. Wygląda niedobrze. Dlatego krótki rękaw niestety nie jest rozwiązaniem. Proszę was, nie ulegajcie tym fobiom termicznym. Od tego kawałka tkaniny tutaj, szczególnie po podwinięciu, nie zagotujecie się w ogóle obiecuje. Poza tym. Często dostaję też pytanie, które nawiązuje do tego tematu. Czy można założyć koszulnianą? I to jest świetne pytanie, ponieważ koszulnianą jak najbardziej można do wesela na tańce weselne założyć. Ważne jest jednak to, aby w tej koszuli krój i konstrukcja były przynajmniej odpowiadające koszuli półformalnej. Tutaj jest koszula lniana, która ma kołnierzyk z usztywnieniem, do którego można spokojnie założyć krawat, która z daleka będzie w zasadzie nie do odróżnienia od koszuli wykonanej np. z bawełny twilowej czy popelinowej. Ważne jest to, aby pamiętać o tych zagadnieniach, ponieważ sprawiają one, że nasz wizerunek zmienia się w sposób bardzo znaczący. Najbardziej odpowiednia koszula na ślub to koszula formalna, czyli tutaj, akurat skrytą plisą pod muchę, mogą być nieskrytą plisą, koszula, która ma mankiet na spinki. Może to być też koszula półformalna, która ma mankiet na guziki. Tak jak wspomniałem, półformalna lniana lnia, bardzo dobrze. Ważne tylko, aby pamiętać, żeby ta koszula lniana nie była taką koszulą plażową, z takim bardzo miękkim kołnierzem lub kołnierzem kubańskim, który odsłania część klatki pierwszej, rozkłada się po. Po łopatkach i piersiach, i niestety nie wygląda to formalnie. A wesele jest okazją formalną, więc jak już wiecie, trzeba dress for the occasion, czyli ubierać się zgodnie z poziomem formalności. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć, że bardziej zaawansowani eleganci być może tutaj, akurat koszula w taki szerszy prążek, ale można także myśleć o koszuli Winchester. I pokazałem jeszcze jedną koszulę, koszula, koszula BD, czyli button down, w tym wypadku w kratkę wiszy, która przez obecność guziczków na kołnierzyku, sugeruje atmosferę nieformalną, casualową i generalnie jest koszulą, która doskonale nadaje się na inne okazje, ale być może na wesele nie najlepiej. Tutaj znowu prosta odpowiedź. No nie, nie może, bo kamizelka marynarką nie jest, jest ona elementem ubioru garniturowego i mówi wam to gość, który siedzi w ubraniu, które trochę kamizelkę przypomina. To jednak jest tak zwana sleeveless jacket, czyli taka marynarka, która ma pełne plecy, pełny kołnierz z tyłu, ale pozbawioną rękawów. Zaznaczam jednak, że ja noszę ją w sytuacjach zawodowych, kiedy pracuję w sklepie Miller Messer przy ulicy Podgórnej. Jest ona wygodna, pozwala łatwo schylać się do przymiarek, łatwo sięgać rzeczy z półek itd., itd. Nie nadaje się natomiast na okazje formalne. I jest taka pokusa, aby założyć na przykład mokasynki, chinosy, wyluzowaną koszulę, na to kamizelkę, będę taki niby formalny, ale pokażę światu, że oglądałem policjantów z Miami. I to rzeczywiście tak trochę wygląda, z tym, że problem polega na tym, że wesele cały czas jest okazją formalną. Nic się nie zmieniło, więc w samej kamizelce niestety, ale nie będziesz wyglądać stosownie do okazji. Moi drodzy, Żyjemy w takich czasach, w których indywidualizm, luz, nonszalancja, odejście od zasad to wszystko wartości, które są bardzo, bardzo atrakcyjne. Nie ma w tym nic dziwnego i sam to pochwala. Trzeba jednak pamiętać, że klasyczna elegancja w ogóle wartości tych nie odrzuca i w żaden sposób ich nie ogranicza. Faktycznie jest tak, że jest ona wynikiem procesu, ewolucji, nie czyjegoś się, który stwierdził, że ta ozdoba pod szyją oddaje formalność, ta ozdoba pod szyją Pomaga budować ten odświętny nastrój i generalnie należy tę ozdobę nosić, żeby nie wyglądać jak gość, który przechadza się jakimś bulwarem, nad morzem, gdzieś po uliczkach, nad jeziorem Garda, czy po prostu w plażowym barze. Paradoksalnie, krawat daje mnóstwo okazji do tego, żeby wyrazić siebie. Może to być na przykład krawat formalny, który zrobiony jest z połyskliwego jedwabiu, drukowanego lub żakardowego, który po prostu wspaniale wygląda podczas okazji ślubnych. Ale jeśli ktoś bardzo chce pokazać, słuchajcie, wy tutaj tacy sztywni, a ja mam w sobie trochę luzu, no dobra, to wyluzujmy się. Załóżmy wełniany krawat w. tu chyba są basety, albo jakieś inne nie, wyżły, czy inne ciekawe pieski. Dlaczego nie? Załóżmy sobie taki krawat i wyglądajmy dużo bardziej wyluzowanie, ale jednak w myśl zasad klasycznej męskiej elegancji, bo krawat zdejmiemy już niedługo będzie gotowa okazja i zaraz powiem, jaka. Moi drodzy, choć nie jest to odcinek przeznaczony dla panów młodych, chciałbym. Dodać tutaj jedną ważną rzecz skierowaną także do nich, bo być może obejrzą. Nie, nie można. Proszę, nie zakładajcie, kupcie czarne Oxfordy. Klasyczna męska elegancja wymyślała to już dawno. Najbardziej formalnym obuwiem jest obuwie czarne, z możliwie niewielką liczbą przeszyć na cholewce, z zamkniętą przyszłą Oxford lub Wiedenka tak właśnie się ono nazywa. Nie jest to obuwie, które musi być bardzo drogie. Ja akurat tutaj prezentuję nową kolekcję butów Miller, to są nasze. Modele szyte metodą Blake, wspaniałe Broxy, wspaniałe monkey, wspaniałe Oxfordy. Nie jest to wielki wydatek. Wydatek może nie na poziomie, ale korelujący, nieznacznie przekraczający buty, które oferowane są w sklepach sieciowych, można wyglądać dobrze, nie trzeba specjalnie schodzić sobie z drogi. I jest ten problem brązu właśnie, bo ten brąz przemawia do wielu mężczyzn, bo wielu mężczyzn ma takie przekonanie, że woli buty brązowe niż czarne, jest to zupełnie normalne, ponieważ skóra brązowa, skóra wyprawiona na różne kolory, od koniaku do czekoladowego brązu jest przepiękna, jest urzekająca i przykuwa wzrok. Moi drodzy, muszę jednak powiedzieć szczerze, uważam, że każdy facet powinien w swojej garderobie, tak jak granatowy garnitur albo grafitowy garnitur, mieć czarne buty, przynajmniej jedną parę, którą można mieć dobrze konserwowaną przez lata i obsługiwać nią właśnie te okazje formalne, ponieważ po co robić coś, co nie jest doskonałe, jeśli można zrobić coś, co jest doskonałe. Jeśli jednak jesteście elegantem, który posiada tylko jedną parę butów, jestem gotów przychylić się do tego, że być może lepiej jest zainwestować w buty brązowe, które okażą się pewnie bardziej elastyczne, bo na przykład takie mąki z ciemnego brązu nie będą rzucać się w oczy, jak te koniakowe broksy, które do garnituru wieczorem nie pasują, ale nie będą rzucać się w oczy tak mocno, natomiast założycie je od chinosów do garnituru, więc tutaj dochodzą trochę takie sprawy strategii ubraniowej. Zachęcam Was do tego, żeby mieć czarne buty. Czarne buty to najlepszy wybór. Uważam, że trzeba nosić czarne buty na weselu, ale jeśli nie możecie z dowolnych przyczyn tego zrobić, myślę, że ciemnobrązowe buty to są te pierwsze buty, które powinniście mieć. Zaraz po nich kupić czarne, a potem pomyśleć o przepięknych broksach, które w sytuacjach dziennych, biznesowych będą wyglądać po prostu cudownie. Skomplikowane, być może trochę, ale naprawdę warto zadbać o swoją grę obuwniczą, że tak powiem, ponieważ buty są naprawdę absolutnym fundamentem garderoby, o który trzeba zadbać. Tym razem mam bardzo dobrą wiadomość ze świata klasycznej męskiej elegancji. Oczywiście, może. Smoking to piękne, klasyczne, formalne ubranie wieczorowe, a wesele bez wątpienia jest właśnie taką okazją. Niestety, tym razem pewne ograniczenia niesie ze sobą życie, ponieważ najczęściej jest tak, że ceremonia zaślubin odbywa się za dnia, a wesele już przechodzi w ten czas wieczorowy. Wymagałoby to zarówno od pana młodego, który miałby nosić smoking, jak i gościa, który w takim ubraniu miałby wystąpić, tego, aby się przebrać. Konotacją taką natury, powiedzmy towarzyskie, jest fakt, że jeśli będziesz tym gościem, który się przebierze i wystąpi na zaślubinach w garniturze, a wieczorem w smokingu, prawdopodobnie wszyscy będą o tobie mówić i prawdopodobnie odwrócisz trochę uwagę od pary młodej, co jest generalnie trochę nie na miejscu. Oczywiście może też odbywać się takie wesele, które ogólnie odbywa się jako wesele black tie i wszyscy goście wtedy zobowiązani są do przybycia w smokingach, ale z mojego doświadczenia jest to rzadkość, z którą bardzo, ale to bardzo trudno w naszych realiach się spotkać. Tak czy inaczej, moi drodzy. Warto wspomnieć o tym, że wielu elegantów, którzy interesują się klasyczną elegancją, mówi, Nie mogłem założyć smokingu, ponieważ wyglądałbym lepiej niż pan młody. Sprawa ta nie jest taka prosta. Bądźmy szczerzy, sam fakt założenia smokingu wcale nie gwarantuje tego, że wyglądacie oszamiająco, wtedy po prostu zwracacie na siebie uwagę. Noszenie smokingu jest tak samo trudne jak noszenie garnituru i trzeba wykazać się pewną finezją, pewną wrażliwością, pewną taką. Subtelnością i podejściem odpowied z odpowiedniej strony do dodatków i do tego, jak smoking powinien wyglądać i jak w nim się poruszać. Jest to generalnie ubrań trudne do założenia. Zatem, jeśli czujecie smoking, jeśli kochacie smoking, jeśli chcecie w tym smokingu dobrze wyglądać, nie widzę problemu założyć go na wesele, trzeba jednak pamiętać, aby dostosować ten smoking zarówno do charakteru wesela, jak i do tego, jaki poziom formalności przyjmie. Właśnie para młoda. Jeśli na przykład pan młody ma smoking i świadkowie mają smoking, kolejny smoking na pewno nie zaszkodzi. Tyle w tym temacie. Mam nadzieję, że trochę to rozjaśnia i na pewno chciałbym także, aby nie zniechęcało to do smokingu, ponieważ smoking, jak widzicie tutaj, piękny smoking Miller Manswell w kolorze Midnight Blue z klapami szalowymi, a raczej z kołnierzem szalowym, z przepiękną czarną jedwabną, wiązaną muchą i guzikami obciągniętymi atłasem, potrafi wyglądać naprawdę spektakularnie. Mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Jeśli dotarliście do tego miejsca, tego odcinka, choć wiem, że powiedziałem wiele rzeczy, które mogły się Wam nie podobać, i mogliście w nerwach i niezadowoleniu po prostu wcisnąć stop, zabieraj mi tego gościa z brodą, to wszystko to, o czym mówiłem, że nie wolno. Teraz wolno. Nastał ten czas, kiedy wchodzimy w sytuacje nieformalne, kiedy możemy pozwolić sobie na noszenie koszuli bez krawata, na noszenie rzeczy, które nie są garniturem, na noszenie koszul, które są kolorowe, na noszenie wszystkiego, co tylko się nam podoba. I to jest ta dobra wiadomość. I to jest ta wiadomość, która moim zdaniem powinna spodobać się wszystkim tym, którzy właśnie szukają tego luzu, o którym wspominałem, ponieważ poprawiny, ten moment, w którym formalność się już skończyła. To wspaniały moment, w którym można pokazać tę właśnie elastyczność klasycznej męskiej elegancji i zaadresować tę zasadę dress for the occasion. Wczoraj byłem formalny, wczoraj było wesele, dzisiaj jestem nieformalny, jestem casualowy, bo są wyluzowane, pokacowane leciutko, oprawione tupotem białych mew, poprawiny, na których mam nadzieję, że będziecie bawić się tak samo dobrze jak na weselu. Wspomniałem już dzisiaj wielokrotnie, że wesele jest okazją formalną i buty tego typu po prostu nie nadają się do takich okazji i co ważniejsze, nie nadają się do stroju formalnego. Wyjątkiem być może mogą być, i teraz spójrzcie na te trzy pary butów, jak myślicie, które? Uwaga, trampki dla osób, które... Mają taki styl, że lubią nosić garnitur pod koszulę i trampki. Jest to styl, który jest niestosowny, nie pasuje, nie jest formalny i nie nadaje się na wesela, ale przecież zasady są po to, żeby je łamać, więc jeśli ktoś czuje, że tylko tak może się ubierać i jest stuprocentowo pewny. Że wygląda naprawdę wspaniale, to wtedy uważam, że jest to do przyjęcia, ale wtedy trzeba dbać o to, żeby te trampki były z czarnej skórlicowej i żeby wyglądały naprawdę odświętnie. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, szczególnie w moich ustach i szczególnie w tym odcinku, ale są osoby, które potrafią wyglądać tak wspaniale i nie sposób temu zaprzeczyć, a zaprzeczanie rzeczywistości jest czymś, co po prostu jest. Głupie i niezasadne. Zatem, moi drodzy, chciałem Wam powiedzieć, że butów sportowych i casualowych nie należą na wesele, ale wspomniałem przecież o poprawinach. Dlaczego na poprawinach nie założyć chinosów i pięknych boat Dlaczego nie założyć chinosów lub jeansów i wspaniałych, zamszowych driving moxów? Dlaczego nie pojawić się w trampkach i cudownej, sportowej marynarce, na przykład Turin lub Sanremo od miller -Menswer? Dlaczego nie założyć koszuli OCBD albo BDVC, albo koszuli w inny, casualowy charakter? Dlaczego nie założyć innej koszuli każualowej, która może wyglądać wspaniale, na przykład popower albo koszuli spiki, moi drodzy, jest tyle możliwości ważne, żeby dostosowywać ubranie do okazji i wierzę, że tym wideo przekonuje was do tego, aby to robić, bo właśnie dostosowanie ubrania do okazji pokazuje, jak dobrym i zaawansowanym użytkownikiem ubrań jest osoba, która je nosi. Rzadko, ale zdarza się, że ślub odbywa się zimą, i wiele osób zastanawia się wtedy, co należy ubrać na siebie. Garnitur to sprawa oczywista, ale przecież są jeszcze ubrania wierzchnie. Moi drodzy, oczywiście. Wesele później będzie odbywać się już w samym garniturze, jednak na ceremonię zaślubin oraz na wszystkie momenty przechodzenia pomiędzy różnymi elementami całej uroczystości najlepiej jest wybrać klasyczne ubranie wierzchnie-zimowe, choć dziwnie pokazuje mi się to ubranie w lipcu, ale jednak jest to płaszcz, według mnie najbardziej uniwersalnym płaszczem w tym zakresie jest dyplomatka, dyplomatka, o której zresztą nagrałem już kiedyś odcinek, więc zachęcam Was do tego, aby go sobie znaleźć, obejrzeć też sesję zdjęciową dyplomatek Miller-Menswer. Ta dyplomatka nazywa się Charles, wykonana jest z wełny z kaszmirem, to płaszcz jednorzędowy na trzy guziki doskonale da się na smoking, doskonale da się na każdy garnitur i każde ubranie każualowe, więc według mnie to jest właśnie to odzienie wierzchnie, które mężczyzna powinien nosić podczas zimowych ślubów, oczywiście oprawione odpowiednimi, dobranymi do butu, rękawiczkami oraz wspaniałym, najlepiej kaszmirowym albo przynajmniej wełnianym szalem. 10 zagadnień, przykłady stylizacji, jak zwykle zbyt długi format na to, aby propagować się wiralnie na YouTubie, ale co tam? Kompleksowe podejście do klasycznej elegancji, moim zdaniem, to jest najważniejsze. I mam nadzieję, że po obejrzeniu tego odcinka wyczerpałem temat, ale nie wyczerpałem was i macie siłę jeszcze na więcej. A jeśli chcielibyście obejrzeć więcej, to koniecznie subskrybujcie mój kanał już teraz pod wideo, wciskając także dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych produkcji spod szyldu Tomasz Miller. Moi drodzy, znajdźcie mnie także na fejsie, gdzie zobaczycie mnóstwo przykładów rozmaitych stylizacji, a także innych koncepcji i zagadnień związanych z życiem faceta. Jestem także obecny na Instagramie i wspomniałem już wcześniej, że bardzo serdecznie zapraszam Was do dołączenia do grupy Klika Dzika na fejsie, gdzie cały czas dyskutujemy o tym, jak żyje dzisiaj facet. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i żegnam się klasykiem tego kanału, hashtagiem WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!